Pewien weteran wyzwanie mi rzucił, bym pozbył się łuku i los swój odwrócił. Broń palną pochwyć w swe stargane dłonie, wtedy zasiądziesz na wichrowym tronie. Serdecznie w kolejnym odcinku z Gunlopera. Zapraszam do oglądania, podnosimy nasz śpiworek. Chyba. Stopni. Nie, jeszcze nie. Prześpiesz się jeszcze godzinkę. O. I z tego co pamiętam, bo nagrywałem 2 dni temu, więc mam małą przerwę. Zwiedziliśmy chyba już tutaj wszystko. Jeśli dobrze kojarzę. Otwieramy sobie nasze piękne drzwi. Tutaj oczywiście wilczki chodzą. Tam są martwe, czy to jest... Co tu się dzieje? Ale poluje skubany. Mamy mięso w ogóle? Mamy jakieś jedzenie i tak dalej, spoko. Wilczki polują, więc niech sobie polują. Ja jeszcze dojdę do tego domku, bo nie pamiętam, czy go zwiedzałem. Ale chyba zwiedzaliśmy go. Chyba go zwiedzaliśmy. No i skierujemy się do hangaru. Hangarem pójdziemy tam do góry, aż do wieży. Od wieży przejdziemy do końca mapy, no i... O kurwa. Ile wilków, ja cię kręcę. No i wtedy co? Schodzimy na przełęcz. Nie ma co się tutaj cackać. No trochę niebezpiecznie, dobra, podbiegnijmy. Do tej małej hacjendy tutaj. Muszę coś wypróbować, bo powiedzieliście mi, że są 2 rodzaje strzelania z rewolwera. Rewolwera. A żeby wiedzieć, gdzie jest środek ekranu, to widziałem kiedyś taki trik. Się brało ognisko. A trzeba mieć tylko rewolwer w ręku wtedy. Nie trafiłem. Dobra, tutaj już przeszukiwaliśmy, widzę. Tak więc nieważne. Nie było tematu, spadamy stąd do naszego hangaru. Jezu, on tu biegnie. Ale rewolwerek fajny. Fajny. Powiedzieliście, żebym czekał na... aż podbiegnie do mnie na 3 metry. Filk. I strzelał bez... bez lewego przycisku myszy. Ni cholery, nie wiem ile to jest 3 metry. No ale sprawdzimy teraz, może się uda. Wiecie, tylko żeby nas nie zaatakował. Środek ekranu. Mniej więcej to jest to. Bo jak przyciśniemy prawy przycisk myszy, to on wie, że w niego celujemy. I tak nas zaatakuje. A lewym przyciskiem myszy, to tylko go odstraszymy. Tak jakbyśmy rzucili kamieniem, trzymając pochodnie w ręku, czy tam pod nogami. Więc dobra, jeszcze nas nie atakuje, więc chyba jest... O Jezu, nie mogę. Teraz nas zaatakuje. Mamy zmęczenie na 0, więc może być atak. Patrz, jaki kasior ryzykant będzie. Jeszcze kawy się napije. Udało się. No, tak więc tak jak mówiłem, kontynuujemy naszą serię z Gunloopera z bronią palną, ale bez łuku. Nie możemy strzelać z łuku, bo kilka osób już się pytało w komentarzach, o co chodzi w tym wyzwaniu. Nie używamy łuku. Inaczej, od początku. Gramy na trybie intrus, powiedzmy. Wszystkie ustawienia są z intrusa. Ale nie używamy łuku. Nie tworzymy ubrań. No w ogóle nie tworzymy ubrań z żadnych zwierząt. Ale za tym mamy broń palną bez narzędzi do naprawy. Czyli naprawiać możemy broń tylko i wyłącznie... Czy to czyszczenia bardziej. Naprawiać broń możemy tylko i wyłącznie... na ponurej zatoce i w Blackrock. No a jest to dosyć daleko. Tak więc jest to problematyczne. I tworzyć amunicję tak samo tam, bo... no a jak się zatnie nam broń, no to jest lipa. A czym bardziej jest popsuta, tym jest większa szansa na to, że się zatnie. Dobra, wchodzimy tutaj do środka i zaraz idę spać. Tylko muszę jeszcze chyba
zorientować się, o co tu chodziło. I nie będę nagrywał na zapas jednak odcinków, nawet jednego na więcej, bo nie pamiętam, co się działo. Muszę na bieżąco być. Tam kolejny wilk jest, moi drodzy. Tu jeszcze mamy samochody do przeszukania, tamten domek, no i potem mówię, lecimy na górę, to na tą wieżę. Bo na tej wieży może coś ciekawego być. I powiedzieliście mi, że jak chcę na ponurą zatokę iść, to muszę najpierw wziąć ze sobą dwie liny? Z tego co kojarzę, tak powiedzieliście, ale nie do końca pamiętam, żeby tam były potrzebne dwie liny, kojarzę jedno, no ale może macie rację. Wiem, że będziemy się najpierw musieli dostać do takiej wieży, latarni czy wieży, nie wiem jak to nazwać, w której będzie kod do miejsca z maszyną do tworzenia amunicji. Dobra, wchodzimy do środka, wilki nas nie zaatakowały. Okej, okay, co my tu mamy? Tutaj jest wszystko przeszukane z tego co pamiętam. Tu mamy szafeczkę. Czemu ja do środkowej wszystko wkładałem? No, średnio istotne, ale... Ale okej, okay. Będziemy musieli na pewno wziąć te narzędzia ze sobą jedne. Bo jak już teraz będę się stąd zabierał... Dobra, ale to rano. Na razie zabierzmy się... Chociaż czy ja już chcę spać? Powinniśmy w połowie dnia dopiero iść spać. Okej. To czekajcie, jeszcze się tutaj rozejrzymy chwilkę. Gdzie te szafki są? Przeszukane tutaj. Chciałbym odłożyć zbędne mi rzeczy. Na pewno wezmę wszystko, co mi potrzebne na podróż. Jedno drewno też się przyda. To można odłożyć. I jeszcze jedno. Rozpałki muszą być. Książki nie chcę. To weźmiemy. Książkę o szyciu też wezmę. O rozpalaniu ognia też mogę wziąć. O tym i o tym i o tym. Sporo tego. To wiecie co, nie, to drewno nie będę brał. Wezmę 10, przydałoby się węgla, co najmniej. Tam jak na przełęcz będziemy szli, to nie będzie żadnej opcji z węglem. Tak więc nie wiem, czy nie wziąć tego więcej. Leki mi się nie przydadzą na pewno, aż tyle. Patronek z brodaczki jeszcze jeden wezmę. To trzeba porozwalać wszystko. Znaczy to nie. Ale te dwie pary rękawiczek. Okej. Tą wodę wezmę. Wezmę, bo jeszcze tu będziemy chwilę siedzieć, to ja to wypiję pewnie. Posełki oczywiście, jedne narzędzia. I tutaj to, do tworzenia amunicji. No i to chyba wszystko, co stąd potrzebujemy. Tak mi się wydaje. Czy mi się wydaje, czy życie na mnie spada w ogóle przez to zmęczenie? Ciekawe. Zobaczymy, rozłożymy sobie te ubranka, dokładnie rękawiczki. Zbierz. 10 minutek, to jest bardzo krótko. A skóra nam się przyda, suszona. To jest najpotrzebniejszy potem materiał tak naprawdę, którego nie da się tak zdobyć jakoś konkretnie. Mamy dwie pary butów jeszcze do zebrania. Po godzinie 15. Nie, spada życie jednak, okej. Życie jednak spada. Napijemy się wody. Ale zaraz to zregeneruje wszystko na spokojnie. Dobra, teraz sobie jeszcze zjemy, wypijemy i myślę, że można iść spać. A i ten toczek. Toczek zostawię tutaj, czemu nie? Tutaj. Tak, w razie co. I tak, jedzmy sobie kotlecika, żeby nas nie było czuć. Co jeszcze tu mamy? Przed spaniem to można jakieś takie ryzykowne rzeczy zjeść bez problemu. I jeszcze 49. To nie, niezbyt ryzykowne, ale... Ale zawsze. Napijmy się. I idziemy spać na 10 godzinek. O, idealna pora. Cyk, 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 cyk. Siup. Okej. Okay. Łyczek kawki. Okej. Okay. I moi drodzy, teraz trochę wiatr jest na dworze, ale zaraz powinien być wieczór.
Zerknijmy sobie. Znaczy wieczór, południe. I w południe będziemy mogli wyjść, tak więc jeszcze coś możemy tutaj porobić. Ile ja mam pochodni? 4, malutko. Paliwo jakieś mam? Wow, ile ja mam materiału? Trochę tego tu zostawię, wiecie? Z 15. Aż tyle to mi nie będzie potrzebne. Złom zostawię, bo można go łatwo pozyskać zawsze. 3 kamienie też. Bierzemy, książki bierzemy. Będzie można poczytać teraz w takim razie. Przed wyjściem. Narzędzia do naprawy mamy tylko to. I nic więcej. Więc to jest słabe. Naprawmy co się da i... A nic nie możemy naprawić. Dobra, no to zostawię to z nami. Tutaj jakieś zapasy są. Piciu jest. Nie za dużo. 4,5 litra. Trochę dużo, ale po drodze wypijemy. Mamy garnek i puszkę. Przydałyby się 2 garnki, ale już przeżyjemy to jakoś. Haczyk, młot, takie rzeczy, spoko. Dobra, dobra. Tak się zastanawiam, moi drodzy, czy może nie zrezygnować też z tworzenia rzeczy przy piecu hutniczym, ale nie, to jest niestety niemożliwe. Bo jak będę chciał się na dolinę spokojnej rzeki dostać tam w niektóre miejsca, to tam potrzebujemy siekiery. To zrobimy sobie nożyk i ten przy piecu. No okej. To nieważne. Zastanawiam się, 42 kilo. Jesteśmy wyspani. Czy mnie to nie będzie za bardzo obciążało? Chciałem wziąć jeszcze węgla trochę, bo 10 to jest na taką podróż. Nie wiem, czy tak dużo. O, ale to zamienimy sobie badyle na to. Badyli odłożymy za 25. Tego prawie nie potrzebujemy. Drewno też odłożę w sumie. I weźmy jeszcze 10 węgla. No, teraz się zwróciło tak samo. A ja chciałbym jeszcze zrobić podpałki na pewno. Proszę bardzo. I poczytać książkę. Nie. No i tu można jeszcze przygotować. Dobra, żadnych jelit tutaj nie zostawiłem chyba. Przydałyby się do tworzenia. A, zostawiłem, super. Okej, tego nie potrzebuję, bo nie będziemy tego używać, tak jak powiedziałem. Ale jelita sobie wezmę na haczyki. No jakbym miał łowić ryby, co jest dosyć istotne. Chociaż to będzie śmierdziało, cholera. Ile to się będzie jeszcze suszyć? No, z półtora dnia chyba, co? Ojej, no nie będziemy tu tyle czekać na pewno. Dobra, trudno, olewamy to. Będziemy szli bez tego. Ja się jeszcze nie będę jednak czytał, tylko prześpimy się. Za 3 godzinki. Żeby być na podróż wypoczętym. I idziemy na przełęcz, moi drodzy. Tylko jeszcze tam górą oczywiście, ale na przełęcz. Jeszcze nie minęło, dobra, ale za chwilę powinno minąć. Najedzmy się na zapas. Czy ja mam otwieracz, czy rozbijanie, to znaczy, że go nie mamy? Nie mamy. Okej, zjedzmy jeszcze sobie batonika może. No i za dużych zapasów to my nie mamy, powiem wam. Ale lepiej to dźwigać w żołądku, tak jak już pamiętacie, mówiłem, niż w plecaku. Dobra, to jakieś jedzonko myślę, że sobie jeszcze znajdziemy. Jak nie, no to zapoluję w takim razie. I jeszcze godzinkę można poczytać, żeby... No tutaj troszkę czas minął. Mamy 8 na 25 godzin już przeczytane tej książki. Ciekawe, ile levela we wzrośnie. Chyba jeden cały. O 10 punktów, czyli... O cały poziom i jeszcze jedną kreseczkę teraz, jak mamy. Okej. Widzę, że jeszcze wieje, więc... Zaczekam. Czasem się tak zdarza. Jeszcze. Najwyżej samym wieczorem wyjdziemy, jak już przestanie wiać. Trudno, czasem tak bywa. Jeszcze. O, i przestało, patrzcie. Dobra, i teraz dojem jeszcze trochę tych krakersów. One dają dosyć sporo, tylko picia zabierają dużo. Więc jak nie macie wody, to zostawcie krakersy na inny moment. Dobra, czy coś tu było, czy mi się zdawało? Nie, wydawało mi się, że to amunicja leży. Dobra, wydaje mi się, że wszystko mamy. Jesteśmy trochę zmęczeni.
Więc to była moja głupota, którą zrobiłem teraz. Ale dobra, idziemy. Powinienem jeszcze wziąć pochodnię ze sobą, iść z pochodnią, ale to może za chwilkę. Nie wiem, że jak coś się wydarzy po drodze. Tutaj chyba siedziałem już w środku. Tak, tu już siedzieliśmy. Sprawdźmy na szybko jeszcze te samochody, tamten domek. I idziemy tamtędy na górę, na naszą wieżę. Chipsy. Tu jest pocisk, patrzcie. Tu chyba nie może nic być, prawda? Nie. Okej. Bagażniczek. Mogłoby coś ciekawego być chyba, co? Chyba nie ma. Dobra, zbiorę tak, żeby mieć 5 patyków i to tyle. Na razie ich nie zbieram, bo mam 20 węgla, więc to trochę waży. Na całą podróż myślę, że bez problemu wystarczy. Ale warto to mieć, prawda? Czym więcej węgla, tym lepiej. Trzeba pamiętać o tych akumulatorach, co powiedzieliście. Tutaj tak stąd bym nie zabrał nigdzie tego akumulatora, ale trzeba pamiętać mniej więcej gdzie są, żeby móc je chyba... Jak się rozkłada z tego co kojarzę, czy nie? Na ołów? Chyba tak. Dobra, tutaj mamy jeszcze ten domeczek. Tu trzeba uważać w tej okolicy, bo się kręci niedźwiadek oraz łoś. O, zapałki. Dobra, odpalmy sobie lampę, chociaż za dużo już paliwa tam nie ma. Cyk. Na szybko przeglądamy. A potem sobie zaczniemy zbierać te przedmioty z szafek. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Wejdę na górę jeszcze. Ciperki. Tu też nic nie widzę. Tu również... Okej. Krakersiki kolejne. O! Batonik. Bez lampy na pewno bym go nie zauważył. Tam jest pusto. Woda w kiblu będzie dobra. Gasimy. Chowaj. Dobra, trochę wody jeszcze. Ciężar dodatkowy, ale zaraz to wypiję, więc myślę, że nie robi to jakiegoś problemu. Tu mamy szafeczkę. Okej. Tu już nic więcej, szuflady jeszcze. Tu coś będzie, szafa jeszcze. Okidoki, schodzimy na dół. Tu już patrzyłem, tu też patrzyliśmy. Czyli została tylko kuchnia. Dobrze, w lodówce jakieś zapasy, w zamrażalce może rybka? Nie, niestety. Tu pusto. Jak dużo jedzenia. Dobra, to zapasy już na drogę mamy, moim zdaniem. Cały nasz status grubasa wypełnimy bez problemu. Jeśli nie raz, to nawet dwukrotnie. Bo tych kalorii w puszce, w krakersach i w batonikach, chipsach mamy dosyć sporo. Dobra, sprawdzone wszystko, możemy iść dalej. W stronę wieży. Wieża. I nie idziemy tędy, bo tu trzeba zawijasy jakieś robić, tylko idziemy tamtędy. Z tego co pamiętam, tędy było szybciej. Ale nie mam pewności, mogę się mylić. Nie sprawdzam map, tak jak na studniach sprawdzałem. Na wyzwaniu, na intruzie. To tutaj już nie. Tak samo na streamie, na 500 dniach też nie patrzę na mapę. Po prostu zwiedzam. I zapamiętuję tak miejsca. Dobra, teraz już mamy ciepło, 3 stopnie, wieczorek się zbliża. Idealny moment na wyjście. Na naszą podróż. Szkoda, że nie mam kawy.
Bo ta energia może nam mocno spaść. Chyba, że jak dojdę do wieży, to już będzie środek nocy. To się prześpimy wtedy. To jest też jakaś opcja. I ewentualnie z rana ruszymy, jak będzie zimno. Coś za coś. Mamy jelonka, jakby nam brakło mięsa. Ale na razie jest git. O, to zmęczenie spada przy biegu. Mocno, mocno. A, bo tak jedną kreskę normalnie, a tak trzy. Okej. To może ja nie będę biegał za bardzo? No. Sorki. Ale nagrywam te odcinki zawsze z samego rana, około 8, więc no, troszkę mi się jeszcze śpi. Żebyście mieli na tą 15, 16. Zanim to się wszystko zrenderuje, wrzuci na YouTube'a, przetworzy, to muszę tak z rana nagrywać. A potem jeszcze shortsa trzeba zrobić, zmontować, co bardzo mnie bawi. Lubię te shorts robić, naprawdę. Fajna zabawa. No i daję wam też dużo informacji w takiej pigułce. 60 sekund macie coś, o czym mógłbym mówić, no, przez 15 minut. Zbite informacje po prostu. O, tu jest lina. Czy ja nie chcę wchodzić? Tak, bo tu są te domki. Okej. Nie, tu nie są domki, tu jest tylko to. To co jest tam na górze? Wieża będzie tutaj, tak jak idziemy. Z tego co kojarzę. A może i nie. Nieważne, zobaczymy. Jak się pomylę, to będziemy się wracać. Już tylko połowa zmęczenia została, moi drodzy. To nie jest dużo. Dlatego o tych kawach wspominałem. Ale jak nie ma, to nie ma. Nie będziemy się prosić, co? Cyk, cyk, cyk. Tu drewienko na opał. Ile mamy udźwigu? Dobra, jeszcze można wziąć do 45 maksymalnie. 10 kilo przeciążenia możemy mieć tak na maksa. I to tyle. Bo inaczej nie będziemy mogli nawet podbiec kawałeczek. Idziemy chyba tędy kurą, tak? Bo tak, bo tam dołem to byśmy wyszli. To mogliśmy iść tędy tak naprawdę. To sobie wejść i skręcić tu. Czyli na przyszłość będę wiedział. Okej, tu prowadzi górę, droga jakoś w górę i chyba nią musimy iść. Albo byśmy weszli to. Cześć, misiu. Albo byśmy weszli tą liną, albo idziemy tutaj naokoło. Uśwa, nigdy nie byłem tak blisko misia i to śpiącego. Nigdy nie widziałem śpiącego misia w ogóle. Ja ci się sunę. Okej. A właśnie, powiedzcie mi jeszcze, czy tak patrząc na to wyzwanie, nie tworzenie ubrań ze zwierząt, to czy na przykład torbę łosia w to wliczamy, czy torbę łosia mogę zrobić? To teoretycznie jest to akcesorium, nie jest to ubranie, ale jest to też ze skóry zwierząt, więc tak 50-50 moim zdaniem. Oj, faktycznie mieliście rację z tym, że może by to być troszeczkę nudne przez to, że poczekamy, może odejdzie. Że nie muszę zabijać tych zwierząt, suszyć ich skóry, polować na takiego niedźwiadka właśnie na ubranie. Ale skupimy się dzięki temu na serii, znaczy w tej serii na tym, co najważniejsze, czyli właśnie broń palna. Przetestujemy ją, czego na intruzie niestety nie możemy doświadczyć. Dobra, moi drodzy, próbujemy. Najwyżej będę się regenerował. Oh shit, dobra. Okej. Ale uciekł od razu. Młot ma 15% szansy na przy każdym uderzeniu.
że wilk ucieknie. No i to 15% szans udało się przy pierwszym uderzeniu, więc fajnie. I dobrze, bo zapomniałem, że mam klikać, tylko trzymałem lewy przycisk myszy, więc jestem pewien, że to było przy pierwszym uderzeniu. No to by się ciekawie skończyło, jakbym trzymał ten lewy przycisk myszy. Bo mamy w opcjach dwa jakby rodzaje obrony przed wilkiem. Albo standardowy, że klikamy, albo przełączamy, tak jak sobie kiedyś przełączyłem wcześniej, na przytrzymywanie po prostu, żeby łatwiejsza interakcja była. Tak samo otwieranie szafek, klikamy i ona się otwiera, albo właśnie musimy trzymać lewy przycisk myszy. Wróciłem teraz do tego trzymania, bo jak się klika, znaczy jak jest ten ułatwiony tryb obrony przed wilkiem, to tam jest, załóżmy, jakbyście klikali tak, klik, 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 klik. A jak macie sami klikać, to możecie klikać to z 4 razy szybciej nawet, tak klik, 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 czyli macie o wiele więcej uderzeń na sekundę tym młotem. Więc stwierdziłem, że no... warto się trochę pomęczyć, poklikać. Dobra, gdzie ta wieża? Gdzie ta wieża? Zaraz za rogiem powinna być, moim zdaniem. Albo będą te domki i wtedy to oznacza, że... trochę źle poszedłem. Ale nie, wydaje mi się, że mocno na górę weszliśmy. I tak górą właśnie trzeba pójść, żeby trafić do wieży. Tylko żebym jej nie ominął, że idę za bardzo górą, bo wtedy będzie słabo. Nie, tu powinno być za rogiem teraz. Tak, i w wieży się prześpimy na pewno. Bo już się noc zbliża. Mhm. Ile mamy? Minus 2 stopnie, no to spoko. Miałem nie biegać tak, a jakoś tak jest, jest wieża. Może na wieży coś ciekawego będzie. Powiedzieliście, że mam te dwie liny nosić na przełęcz. Tylko to może być dosyć problematyczne. Gdyż, iż ponieważ... ja nie mam takiego udźwigu. Jak noszę 20 węgli przy sobie, no to może być problem z udźwigiem. Ale 20 węgli na przełęczy się przyda na pewno. Chociaż i tak schodząc z liny będę musiał się tego pozbyć, obciążenia, no ale... zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzu, co z tym... co mam robić z tą sakwą łosia. Czy mam ją tworzyć, czy mam jej nie tworzyć? Jak uważacie? Bo ja nie wiem, szczerze mówiąc. Czy to się zalicza do ubrań ze zwierząt, czy nie? No i uwaga, co tu będzie, co tu będzie? Obstawiam, że drugi karabin. Albo rewolwer, coś takiego. Karabin bardziej obstawiam. Lina jest, okej. No musimy to wziąć ze sobą. Stety, niestety. Ale nie, no na przełęcz tak daleko. Zapałki i notatka. Okej. Książka o uprawianiu zwierzyny. I tu coś jeszcze wziąłem kątem oka, jakiś nabój chyba. Coś tam leży, tak. Pocisk do karabinu, oh yeah. Dobra, i tu idziemy w spanko, tu jesteśmy bezpieczni, będzie nam ciepło. Tylko się zastanawiam, co z tym opałem całym. Czy mam serio brać tyle węgla? Tyle książek czy brać? Uprawianie zwierzyny, wiecie co, tego nie będę czytał. I tak tych wszystkich książek nie zdążę przeczytać. Nauczymy się tych o strzelaniu na pewno. Rusznikarstwo. To i to. Rozpalanie ognia. Nie, możemy to olać. I szycie też olejemy. Skupmy się na... i łowienie też. Skupmy się na tych broniowych, bo i tak nie zdążymy wszystkiego tego przeczytać. Najwyżej tutaj będzie, jeżeli stwierdzę, że seria Gunlooper będzie na dłużej, dłużej. O, patrzcie, mam nic do rewolweru jeszcze. No to się możemy wrócić. Żaden problem, tak? To nie jest jakieś pustkowie czy coś. Okej, idziemy w spanko. Zjedzmy sobie jeszcze co nieco tych popsutych rzeczy. 16% ma puszka, dobra. Spróbujmy. Czy będzie zatrucie, czy nie będzie. Zatrucie pokarmowe? Nie ma, okej. Batonik? Też nie ma.
Coś w gorszym stanie tu jest, chipsy. Też okej. Okay. Dobra, to pijemy wodę i idziemy w spanko. Tak. Tak, już nic tutaj nie chcę więcej robić, chyba że poczytam książkę chwilę. O! Aż się zrobi pełna noc. Dobra. I teraz faktycznie można iść spać. Jeszcze baton. Woda. Na dopełnienie. Okej, okay, i dyszka spania. Ja wam bardzo dziękuję, moi drodzy. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.